Dzień dobry, kochani. Jak emocjonalnie poradzić sobie z trudnymi doświadczeniami, których doświadczyłaś w tym mijającym roku? Pokażę Ci dzisiaj technikę, jak zamknąć emocjonalnie ten mijający rok. Potrzebna Ci będzie do tego kartka, długopis i chwila dla siebie. Na początek zacznij od tego, aby wypisać całą złość, którą masz w sobie. Złość, gniew, frustrację, wszystko to, co jest związane z jakimś poczuciem krzywdy, które odczuwałeś w tym roku. Nie cenzuruj się, nie zastanawiaj się nad tym, czy to jest ok, czy nie. Po prostu wypisz wszystko, co Ci leży na sercu. I zostaw to. Kiedy skończysz, przejdź do kolejnego etapu. Możesz to zrobić od razu, możesz zrobić za jakiś czas. I w drugim etapie wypisz wszystko to, co spowodowało jakiś smutek, co przyniosło Ci jakiś ból, cierpienie w tym roku. Opisz to wszystko. Pobądź przy sobie i zobacz to, co czułeś, co Ciebie bolało. Wyraź te emocje. I tak samo. Zostaw to. Kolejnym, trzecim etapem jest wyrażenie strachu, lęku. Zastanów się, czego się boisz. Biorąc pod uwagę to, co minęło, to, co jest za tobą. Czego się boisz? O czym myślisz? Czy masz jakieś lęki związane z jakimiś planami, wyobrażeniami dotyczącymi przyszłości? I tak samo, zostaw to. Kolejnym, czwartym krokiem jest takie napisanie tego, czego potrzebujesz, czego chcesz, czego Ci brakuje. Opisz wszystkie swoje braki, potrzeby, chęci, pragnienia. Wszystko to, co chciałbyś, aby się wydarzyło w tym kolejnym roku. Kiedy to zrobisz, odkładasz tę kartkę i przechodzisz do kolejnego, ostatniego etapu. A jest nim akceptacja, zrozumienie tego, co się wydarzyło. Danie sobie takiej przestrzeni do przeżycia tego i przyjęcia, wyciągnięcia wniosków z tych doświadczeń. Zobaczenia, czego te doświadczenia Cię nauczyły. Jak wpłynęły na Ciebie? Jak wpłynęły na Twoje postrzeganie tego, co będzie dalej? Jak to wpłynęło na Twoją ocenę siebie samego i swoich możliwości. Jeżeli są takie osoby, które potrzebujesz przeprosić, też to zrób na tym etapie. Jeżeli jakimiś zachowaniami, działaniami siebie skrzywdziłeś, przeproś siebie. Jeżeli popełniłeś błędy, wybacz sobie. Jeżeli te błędy popełnił ktoś z Twojego otoczenia, wybacz jemu. Chodzi o to, żeby zamknąć za sobą ten etap, zamknąć za sobą ten rok, żeby bez bagażu emocjonalnego wejść w kolejny. Takie uporządkowanie sobie swoich uczuć, swoich myśli oczyszcza głowę. I sprawia, że lżej wejdziesz w kolejny rok. Powodzenia!